Czeka nas szturm na kompleks budynków Duntyn. Spodziewamy się zbrojnego oporu. I nie znamy poziomu ufortyfikowania celu. Wasi wrogowie dopuścili się zdrady stanu. Walczcie o dobro księstwa. O szczegółach misji dokładniej opowie wam kapitan de la Tour. No to się zgłaszamy do młyna. Jest ekipa, jest. Damien? Geralt, dobrze cię widzieć. Jesteś gotowy do ataku na Duntyn? Jestem. Widzę, że masz już przygotowany plan. Wprowadzisz mnie? Cele naszej misji są dwa. Odnalezienie siostry jej miłości oraz uwolnienie ukochanej wampira. Duntyn to zespół kilku starych budynków, otoczonych wysokim murem. Centralną część zajmuje kasztel. Swego czasu został odnowiony przez starego rycerza o imieniu Roderick. Chcemy uderzyć tutaj, od strony głównej bramy i wziąć szturmem tereny przed kasztelem. Wiadomo, ilu ludzi będzie bronić Duntyn? Roderick trzyma wokół siebie niewielką drużynę rycerzy. Nie jest to armia, ale może być ich nawet kilkudziesięciu. Dodatkowo, niedawno osiadła u niego banda jakichś przyjezdnych najemników. Niewiele o nich wiemy. Łatwiej nam będzie, jeżeli uderzymy z dwóch stron. Kiedy obrońcy będą zajęci wami, ja zakradnę się na tyły Duntyn. Odnajdę dziewczyny i zadbam, by nie stała im się krzywda. Przeskoczę mur, jak tylko rozpoczniecie atak. Brzmi ryzykownie, ale wydaje mi się, że wiesz, co robisz. Nie ma co, ruszajmy. Zaczęło się. Szybciej! Bierzmy konie dla Roderika i wiejmy stąd. Byle tylko ci przy kasztelu wytrzymali. Nie tak szybko. Czeka was zmiana planów. Też niedźwiedzie, co? Duntyn! Dobra. No to zaczęło się. Bardzo, bardzo ważna misja. Uratować dwie dziewczyny. No zobaczymy, czy się uda. Dwie dziewczyny to nielicha akcja, nie? Jedną no to jeszcze, ale dwie? Suszoną rybkę. Odpocząłem sobie w naszym Corvo Bianco wspaniałym. I teraz mamy tam dużo bonusów. Jest ulepszone na maksa. Dobra, ten już powinien zgnić. Kasztelu. Znajdźcy Janę i Renę. Nie wierzę. A czy ktoś z was ogląda pierwszy raz? Albo nigdy nie grał? Napiszcie, naprawdę. To by było wspaniałe. Kurde, ale powiem wam, że mocni. Błąd. Aż musiałem się uciec do... Roderick przysłał ich po konie. Nie mogę pozwolić mu uciec. Tak, musiałem się uciec do parowania. Roderick z Duntyn, co? Pani Gwinta będą pamiętać. Książęcych nie widać na trakcie. Chyba go nie obserwuje. To musi być Roderick. Pan uciec, skrzynię na wóz! Uda nam się uciec. Ktoś tu jest! Przedarli się z drugiej strony! Chodźcie! Dobra. Spokojnie, ja bym to podpalił. Coś tam może wleci. Chłopcy, bić w subrata! No, ja wam dam! Subrata! Dalej! Bez litości! Kurde, ale ładne efekty tego Igni. Zawsze mi się podobał ten znak, a teraz jeszcze bardziej.
Ojojojojoj. Zabić! Oto czaki? Dalej! Bez litości! Ty będziesz tak gadał? Dalej, chłopcy! Ja cię kręcę, ale świetny kłen. No. Fajna tarcza. Z dzikiem. Otoczyć go! Otoczyć i zabić! Zrobimy inaczej. Dalej, chłopcy! Bić psu brata! Oj, zaraz powinien paść. Chociaż... Ze mną nie tak łatwo! No i co? Rodericus Duntyn? Trochę się jarasz, co? Tą walką. Ale ładne mamy te... te kamory. Oj. Daruj życie, ja nic nie zrobiłem. Zadajesz się z bardzo niewłaściwymi ludźmi. Szukam kompanów Cintryjczyka. Wiedziałem, że trzeba było nie wpuszczać ich pod swój dach. Kto to ten Cintryjczyk? Gdzie oni są teraz? Kasztelu! Szykują się do ucieczki! Jest między nimi dziewczyna o imieniu Siana? O, oczywiście, że jest! To ona mnie przekonała, żebym ich przyjął! I ściągnęła na ciebie kłopoty. Gdzie ona jest? Pakuje swoje rzeczy. Mieliśmy odjechać razem. Ale ze mnie głupiec. Wszystko bym dla niej zrobił. Gdzie ona jest? W kasztelu? Tak. Jej komnata jest w baszcie. Na samej górze. Gdzie jest porwana dziewczyna? Co? O czym ty mówisz? Nie wiem nic o żadnym porwaniu. To pewnie sprawa moich gości. Co ze mną będzie? Przyciśnij to do rany. Powinno zatrzymać krwawienie. Pomoże do czasu, aż znajdą cię książęcy. Dziękuję. O, nie będziemy takim złolem. To już świat się kończy. Świat się kończy. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? No właśnie, przyznaj się. Kurde, ale ta trutka jest wspaniała. Dobra, wiecie co? Prawdopodobnie nie mam czasu na to. Bandyta z Nazairu. Ten wół! Pamiętasz wół? Jak cielęciem był? Dam wam ostatnią szansę. Poddajcie się. Cholerna suka! To ona nas to spakowała! Zabić go! Dalej! Witam, panowie! Idziemy całą ekipą! Szturm! Ale to, co tu będzie wyprawiał Detlaf z Regisem, to jest miazga. To ta muza! Damy im działać, co? Kurde. Wspaniałe. Wspaniałe.
Ale aż Detlaf przyszedł po Sianę czy Renę? Nie wiadomo. Nie no, on po Renę. Kurde, Regis. Ale dziabie. Niesłychana sprawa. Patrzcie to. Na kawałeczki. Doskok. Sekunda i ich nie ma. Dobra, chodźcie, chodźcie. Nie spodziewałem się was tutaj. Pomyśleliśmy, że może ci się przydać mała pomoc. Wiedźminie nie ma czasu na wyjaśnienia. Gdzie jest Rena? Musimy wejść do kasztelu. Tam wszystko się wyjaśni. Chodźmy więc. Znasz mnie, nie dałam sobie zrobić krzywdy i czekałam na ciebie. Ja nie wiedziałam, gdzie cię szukać. Grozili, że cię zabiją. Przepraszam, zawiodłem cię. To co? Została nam do znalezienia jeszcze siostra Anny Henriety. Wiesz, gdzie jej szukać? Po drodze spotkałem Roderika, pana Duntyn. Powiedział mi, gdzie jest Sianna. No to mów i chodźmy po nią. Szkoda czasu. Miała być w pokoju na wieży. Dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz. I który wcale nie wygląda na więzienną celę. I przypadkiem jest tu też karafka z winem. Zapewne kradzionym San Greal. O co ci chodzi? No to ładnie, tajemnica prawie rozwikłana. Dam ci szansę, żebyś wszystko opowiedziała sama. Nie ma czego opowiadać. Wiedźminie, o co tu chodzi? Przykro mi, Detlaf, zostałeś oszukany. Przyjacielu, proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. Ojej. Dobra, powiem wprost. Rena to nie jest jej prawdziwe imię. Nazywa się Sianna. Jest siostrą Anny Henriety. Księżnej tu są. Co to za brednie? Sianna została usunięta z dworu, kiedy była dzieckiem. Teraz wróciła, znalazła schronienie w Duntyn i stąd rządziła Hanzą bandytów. Wysłała do Beauclair człowieka o pseudonimie Cintryjczyk. Kradł dla niej książęce wino. Tak na nią trafiłem. Potem chciała jeszcze odzyskać klejnot, który dostała od ojca w prezencie. Przykro mi, Detlaf. Byłeś tylko częścią jej planu. Jeżeli tego nie zrobisz, zrównam Beauclair z ziemią. Przysięgam. Będę na ciebie czekał. Odleciał? Nie chciał postąpić pochopnie. Chciał ochłonąć.
Myślisz, że spełni tę groźbę? Nie wiem. Kiedy wpada w furię, jest nieprzewidywalny. Pójdę do niego. Co proszę? Po tym jak... Nie znacie Detlafa tak dobrze jak ja. Jeżeli go nie posłucham, on naprawdę jest gotów zniszczyć miasto. I ma moc, by to zrobić. No to racja. Wygląda na to, że masz jeszcze jakieś resztki honoru. Chociaż tyle mogę zrobić. Cóż, rzeczywiście wygląda to na najlepsze wyjście. Wasza miłość, musimy działać ostrożnie. Gwardziści widzieli wampiry. Potwory wciąż mogą gdzieś tu być. Wampiry czy nie? Gdzieś tu jest moja siostra. Szukajcie jej. Wasza miłość, to... Siana, a jednak to ty, siostrzyczko, w coś ty się wplątała. Teraz się mną przejmujesz? Naprawdę? Ja rozumiem, że czujesz do mnie żal, ale obiecuję ci, że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z przeszłości. Jeszcze o tym porozmawiamy. Kapitanie, odprowadź Sianę do pałacu. Zajmę się nią, jak tylko wrócimy. Rozkaz, wasza miłość. A tobie, Wiedźminie, należą się podziękowania. Nie mogę uwierzyć, że moja siostra była tak blisko. Roderick z Duntyn odpowie za zdradę i współpracę z szantażystami. Roderick został zmanipulowany. Tak samo jak wampir. No właśnie. Udało ci się ustalić, kto porwał jego ukochaną? Odkryliśmy, że to Syjana szantażowała wampira. I to ona zleciła mu zabicie tych ludzi. Co? Co to za brednie? Ona jest jego zaginioną ukochaną. Upozorowała swoje własne porwanie, żeby zmusić go do posłuszeństwa. On był tylko narzędziem. To Siana stoi za całą intrygą. Pomyliliście się. To nie może być prawda. Wasza miłość, znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlaf. Ten sam Detlaf, który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o Nazairze? Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć? Może pod Gorgoną mieszka smok? Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem? Gdzie on jest teraz? Czeka na Sianę. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie przyjdzie się z nim spotkać, zniszczy Beauclair. Śmiał nam grozić? Wasza miłość, mamy 3 dni, żeby przyprowadzić mu Syjanę. Ani słowa! Macie 3 dni, ale na to, żeby przynieść mi jego głowę. Koniec z tajemnicami i z pomaganiem wampirom. Chcę tego, za co zapłaciłam. Głowy bestii. Myślisz, że księżna już ochłonęła? Wątpię. Ona łatwo nie zapomina. Zwłaszcza ludzi. Tak. No, nawet ja przyznam, że Detlaf zachował się wysoce niestosownie. Denerwujesz się? Czym? Niech no pomyślę. Wracasz z łowów z pustymi rękoma, bez trofeum, bez dalszego tropu? Spokojnie, spokojnie. Ale ta Anarietta... Ja cię kręcę. Z innego świata, nie?
Najlepsze o tych wampirach. Najlepsze o wampirach, to jest. Sketch roku. Ja się niczym nie denerwuję. Mutacje, pamiętasz? Pamiętam, oczywiście. To jest wymówka, której używasz, kiedy nie chcesz o czymś rozmawiać. To może lepiej zmieńmy temat. A jak zwykle reagują zleceniodawcy, kiedy zawodzisz ich oczekiwania? Zależy od stanu. Chłopi wyklinają, mieszczanie żądają zwrotu zaliczki, z kolei szlachta szczuje psami. A władcy? Zwykle grożą szafotem. Jaśnie oświecona, oczekuję wasz mościów. Wasza miłość, lud domaga się kary. Siana dopuściła się tak straszliwych zbrodni, że nie chciałbym... Jeszcze słowo, Palmerin, a to ja dopuszczę się straszliwej zbrodni. Na tobie! Powtarzam po raz ostatni. Siana odpowiada za śmierć wielu osób, owszem. Ale jest też moją siostrą. Ze względu na więzy krwi i dawne czasy, nie pozwolę, żeby ją zlinczowano. Obawiam się, jaśnie oświecona, że gmin może powstać. Ruszą na więzienie z pochodniami. A niech sobie ruszają. Nie znajdą jej tam. Siana jest w bezpiecznym miejscu. I będzie tam oczekiwać na proces, póki nie pozbędziemy się tego przeklętego wampira. Po waszych minach wnoszę, że ten moment jeszcze nie nadszedł. Zrobiliśmy, co mogliśmy, ale... Moja cierpliwość się wyczerpała, Geralt. Gdzie on jest? Gdzie Detlaf? W dupiu. Nie wiem. Trop się urwał. Tylko tyle masz do powiedzenia? Szanuję czas waszej miłości, więc mówię jak jest. Czasem jeżdżę na polowania. Wiecie jak to przebiega? Wielki łowczy spuszcza psy ze smyczy i one raz, dwa podejmują trop i prowadzą nagonkę na zwierzynę. Ty, Wiedźminie, miałeś tydzień. Pomoc moich rycerzy. I przez ten tydzień nie osiągnąłeś absolutnie nic. Zaczynam myśleć, że mój wyżeł lepiej by sobie z tym poradził. No to proszę. Nająć wyżła. Kurde, chyba to powiem. Nie, muszę. To już będzie koniec tej relacji. To może zamiast wiedźmina, wasza miłość powinna była wynająć wyżła. Stąpasz po cienkim lodzie, Wiedźminie. Bardzo cienkim. Więc uważnie dobieraj słowa. No dobrze. A teraz do rzeczy. Czy ustaliliście cokolwiek? Wygląda na to, wasza miłość, że Syjana wykorzystywała nieświadomego niczego Detlafa do mordowania rycerzy, którzy wywieźli ją na wygnanie. Mamy podstawy, by sądzić. Wasza miłość! Wampiry! Co? No mówże! Wampiry zaatakowały miasto! Kapitan de la Tour broni placu koło przystani. Ale ogromne straty w ludziach. Zaraza. Skoro ten cały Detlaf chce wojnę, to będzie ją miał. Geralt, do roboty. Tym razem nie chcę słyszeć żadnych wymówek. A ty, Palmerin? Wyprowadźcie ją stąd! No to Soluwa, długa noc się zaczyna. O kurczę, wszystkie bonusy stracone. Ale tamte teksty mocarne, co?
Gdzie jest ta Bruksa? Pokaż się. Pokaż co umiesz. Dobra, będzie atak z góry. Na jakiegoś byczka znowu. Kurde, zostaw ich. Ale realizacja jest tak kapitalna tej bitwy. Nie wyobrażam sobie teraz po raz pierwszy to oglądać. To byłby szok. Dobra. Padasz. Syjana nie stawiła się na spotkanie. I proszę, Detlef nie żartował. Nie. I my też musimy porozmawiać na poważnie. Tym razem sprawy zaszły za daleko. Regis, wspomniałeś, że istnieje jakiś sposób na wywabienie Detlefa, ale nie chciałeś go do tej pory stosować, bo jest ponoć zbyt niebezpieczny. Tak się wyraziłem? Wybacz, w takim razie wprowadziłem cię w błąd. Słowo niebezpieczny jest bowiem w tym przypadku skandalicznym niedoszacowaniem. Proszę, skończ już ten wewnętrzny monolog i po prostu powiedz mi, jak zmusić Detlefa do spotkania, dobrze? Chwila. Widzisz, Geralt, chciałbym, żebyś wpierw rozważył alternatywę. Możesz przecież spełnić żądanie Detlefa i uwolnić Syjanę. Skandaliczne niedoszacowanie. Co to by mogło być? Myślisz, że Detlef wciąż wierzy w niewinność Syjany? Myślę, że musi coś podejrzewać. Próbuję zrozumieć, co się stało. I naprawdę jest gotów z tego powodu wydać wojnę całemu księstwu? Cóż, umiar nie jest jego mocną stroną. Spróbuj mnie przekonać do tego pomysłu. Czemu powinienem uwolnić Syjanę? Ja wiem, że ciężko w to teraz uwierzyć. Detlef naprawdę nie jest zły, tylko impulsywny. Wystarczy, żeby się z nią spotkał, żeby porozmawiali, a odstąpi od miasta. Ja się może z tobą zgodzę, ale Anna Henrietta już pewnie nie. Zauważ, że nie proponuję, żebyśmy prosili ją o pozwolenie. Regis, oszalałeś? A co jeśli spotkanie pójdzie nie po twojej myśli? Jeśli dojdzie do walki? Możesz zagwarantować, że Syjanie nic się nie stanie? Wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne. Nie proszę cię o wywód z probabilistyki, tylko o prostą odpowiedź, tak czy nie? Ręczę, że nie spadnie jej włos z głowy. Mam wiele obiekcji wobec tego planu. Między innymi taką, że nawet nie wiemy, gdzie Syjana jest przetrzymywana. Słyszałeś, księżna mówiła, że w więzieniu jej nie ma. Wymówki, przyjacielu. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, znajdziesz ją bez problemu. W sumie można by porozmawiać z Damienem. Księżna trzyma go blisko siebie, może coś wie. A? Widzisz? Wiedziałem, że coś wymyślisz. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać twoje wątpliwości. Powoli, jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. Powoli, a ta nalewka z Mandragory? To jak można wywabić Detlefa? Krwią dziewicy? Widzisz, gdzieś w okolicy żyje jeden z ukrytych. Pradawny, potężny wampir. O mocy wielokrotnie przewyższającej wampira wyższego. No i? Tu są. To terytorium ukrytego. Każdy z nas jest mu winien posłuszeństwo tak długo, jak tu przebywa. Wystarczy więc jedno jego słowo, a Detlef powinien stawić się we wskazanym miejscu. To jak miałbym przekonać tego ukrytego, żeby wezwał Detlefa? Najpierw dobrze byłoby go znaleźć. Ukryty nie zadaje się z przyjezdnymi, o ile nie musi. Ale miejscowi? Na przykład taka Oriana. Domyśliłem się. Dobrze, powiedzmy, żeby mnie do niego skierowała. Co dalej? Nie wiem. Trzeba będzie improwizować.
No nie wygląda to najlepiej. Krótko mówiąc, mam do wyboru ulec szantażyście, albo z nim walczyć. Znasz moje zdanie. Jeśli uwolnimy Syjanę i doprowadzimy do jej spotkania z Detlafem, jest jakaś szansa, że wszyscy wyjdą z tego żywi. Regis, wybacz, że stawiam cię w takiej sytuacji, ale muszę wiedzieć. Jeśli jednak postanowię walczyć z Detlafem, po czyjej staniesz stronie? Jeśli uznasz, że tę sprawę trzeba rozwiązać mieczem, nie stanę ci na drodze. Doceniam. Taką mam nadzieję. A teraz powiedz proszę, co zamierzasz? Podtrzymam jeszcze cię w niepewności. Nie wiem. Muszę się jeszcze zastanowić. Rozumiem. To nie jest łatwy wybór. Pozwól, że zostawię cię samego i zejdę do miasta. Nie mogę przerwać tej rzezi, ale spróbuję chociaż ograniczyć liczbę ofiar. Kiedy podejmiesz już jakąś decyzję, dowiesz się czegoś, szepnij słówko ptakom. Znajdę cię. Cudowne, cudowne zawiązanie akcji. No to cóż. Wybieramy chyba opcję numer 1, co? Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.